Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek zagrajmy w Elden Ring. Dokąd my zmierzamy tutaj? Święty Ceomi Kelly. A my potrzebujemy znaleźć... Kurczę, nie wiem, co potrzebujemy tak naprawdę znaleźć. Pewnie jakoś bossa, nie? Czy my powinniśmy zejść w dół? Czy idziemy gdzieś w górę? W górę nie, w dół idziemy. Pewno w dół. Niżej! Niżej! Dobra, ta autostrada zdaje się... Ujej, prowadzi nas w dobrą stronę. Okej. Przeżyję to. Albo nie. Runumena. Prowadna zgnielizna. Okej. Okej, coś znalazłem. Co z tym? Co za miejsce? Miasto Świętego Drzewa. Brzmi to jak plan, nie? Dobra, guys. Chyba dobrze idziemy. Jezu, ten topór ma zasięg. Ktoś też umarł w innym miejscu. Oh, fuck. Może tu?
Kurczę, no nie jestem pewien, czy ja tu powinienem być. Hello. O. Hello. Hello. Może tam do góry powinien pójść. Kurczę, jest to możliwe. Co masz? Runę. No i jestem łażem, no ale czy ja tu miałem być? A, tu są tymi... Okej. Nie ma co bić tych żółtych, znaczy, przepraszam, niebieskich, a... Wypada tych bić. Ale to nie jest tego. Śmieszne, bo w sumie nie mam gdzie iść. Ta drabina tak naprawdę nie jest po to, żebym ja tam zszedł, tylko tam, żebym ja tam... Tylko żebym mógł stamtąd wyjść ewentualnie. Okej. O! Cześć. Kurde, możemy zabić. No. Ajajaj. Dużo dusz miałem, by the way. Bardzo dużo. O, tam byłem. To dobrze. O, coś umarło. Pięknie, za duszę. Nie tak. Kamień chwalki starożytnego smoka. Jest dużo dusz, wolałbym nie umrzeć. Kurde, mat.
Wow. Do ogniska? Wow, nice. Dobra, siadaj tam, uspokój się, mordo. Butelki, to wszystko dobrze. Rozwój postaci. Dawaj zręczność. Zręczność do 60 lecimy i do boju. Okay, jaki to jest teleport? Plac miejski. Gdzieś w tą stronę mamy iść. Nie, gdzieś w tą stronę może. Niżej? Czy wyżej? Kurczę. Może wyżej? Tam. Dobra, może tędy pójdziemy, aż tam do... Tędy i z drabiną do góry. No dobra. Może to jest plan? Okej. Dzięki, chłopcy. Ładne dusze. O, i tu jest jakaś właśnie drabinka. No i to może to jest ta drabinka. Ojej, coś mnie chce tutaj użyć. Kurde. Dobra, ale ślepaki, no to super. W takim razie kein problem. Ja pierdolę, no. No i poleciał, kurde. Ciekawe. Teraz mnie trafił. Wtedy nie. Ciekawe. A jak? To po to jest ta drabinka. Okej. Czyli tam się nie da wejść inaczej. Okej, to o to chodzi. Dobra. Teraz rozumiem. Teraz to ma dla mnie większy sens nawet. Dlaczego muszę wleźć, nie? Ale nie wiem, czy ja tutaj nie byłem przypadkiem. Już wygląda, jakbym wlazł z powrotem do góry. Ma być? No, ale tego nie widziałem. Chyba.
Ja nie zebrałem. Mar. Hello? Talizman perłowego smoka. What is it? Nieznacznie zwiększa negację obrażeń niefizycznych. Aha. Okej. A tu się zdaje, jakbym już był. Byłem. No jakoś inaczej jeszcze. Może tędy. Tu się wydaje taki być naturalnym. Macie rozmach, czy byki. No może tam po dachu? To jest rozwiązanie, kurde. Dobra, ale tak powoli walcząc, to ja bym chciał wskoczyć... Aj. Tego pokonać. Dobra, i teraz tak. Dokąd teraz? Że idziemy wzdłuż tej lokacji. Okej, uff. Drzwi? Nie. Dziura? Drabina tam jest, nie? Oj. Drabina w górę. Ten wszedł, nie? Może o tamtą drabinę chodzi.
okej, okej. Fine, 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 guys. Czyli przyszliśmy... Dole, udało się. Bohatera 4. La la la. La la. O Jezus, pani mi przywali. Czy mi się wydaje, czy to mi wygląda na walkę z bossem? Czy jest tu gdzieś jakaś ognisko? Face of Grace, coś? Nie? Tam byłem? Też? Chyba byłem. Bo czarodzieja zabiłem, nie? Z jakiegoś powodu skoczyłem z tej gałęzi. Mimo, że bezpieczniej byłoby tędy pójść. Ciekaw. Winda! Winda, 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 winda. Co teraz? Aha. Byłem tu już? Byłem. Czyli z miasta? Tyłu jest winda. Pewno wtedy jeszcze nie było. Ja mogę do góry puścić już tą windę. Bo coś czuję, że to co tam jest, to mnie zabije.
Aj, aj, aj. O, Loreta, Loreta. Ja cię zaraz dam, Loreta. Mocna, mocna jest Loreta. Loreta nie bierze jeńców. O, Loreta, idziemy się bić. No i dlatego mówiłem, że winda się przyda u góry. Dobrze było to minąć. Nie, ale tak to nie. Ja pierdolę, no. Serio. Co ty masz za broń śmieszną? Co tam lorety? Czarny nóż, coś tam, żądło. Widlica jakiegoś tam ziomka. Rapier Rogiera, biedny Rogier. Pasak, coś tam zaćmienia. Gargulca, o Jezu, ty masz te broni, człowieku. Ujeniu. Rytuał śmierci. Inteligencji, wow, iła. Lanca, halabarda, złota halabarda. Loreta, inteligencji. Cięcie, pchnięcie, Wrażenia magiczne.
No. Profeska. Chyba, ale dusz. Wielu. Dobra, ale co ja bym teraz zrobić? Mam jakiś ogień Chrystusa Amen czy coś? Chciałby z nami porozmawiać? Nie. Okej. Worek owodniony z łona, które narodziło... No nie wiem. O, dobra. Dobra. To jest to. Tu jest zejście. Co za gamoń ze mnie. No właśnie. What the fuck? Winda tu jest, dobra, ale zanim pojadę windą, to... To jest na dachu? Kamień kowalski z żadnego smoka. Okej. Okay. Ja to wiem, to ten kuń to był... Był nieobowiązkowy boss. Ale dotarłem do miejsca, które wydaje się być już obowiązkowe, więc nie wiem. Nie wiem, co mogę o tym myśleć. Może dało się jakoś inaczej tu dotrzeć po prostu. Dobra, i co mamy za miejsce teraz? Pa, pa, pa. Kaplica. Czy idziemy w dobrą stronę? O! Jeszcze coś? Nie. Elu.
Złoty run, złoty run. Kasak, kasak. No i lecim. Po 60 zręczność będziemy napiżdżać. Chyba dwa. O, co to? Miecz rycerza Mikeli. What the fuck? Ty no beka. Coś jest? Nie wiem. Może tu coś może być. Tak naprawdę to ja nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem nawet, kto jest ostatecznym bossem tutaj. Czy tu jest jakiś boss w ogóle? Wait. Nie wpadaj. Rycerza z świętego drzewa, coś tam, fajnie, fajnie. O, wait. Byłem już tu? Nie. Nice. No i co teraz? Jakie to jest miejsce? Wewnętrzny mur Rafaela. Uuu, chyba dobrze. Hmm.
O, chyba tu byłem już. W sensie, wiesz, od drugiej strony. Okej, to wy tam sobie walczcie. Tu mogę iść w głąb. Okej. Wyglądacie na silnych, no. Patrz, no i skrzynia jest już otwarta. Wow. Okej, no to nie musisz tam wchodzić, nie? 10 000 dużo będzie trochę bolało, no ale... No ale lo, nie? Będzie na górze znowu. Może być na górze. Nope. Dobra, no to siema. Run bohatera 5. Dobra, i teraz inny jest problem. Jest. Wait. Co się dzieje, ale co, jak, dlaczego? Nie wiem. Tam już nie, no przecież to stary news. Spoko. Ten... Prywatna zmieniza to trochę problem, nie?
Dobra, trzeba ich zabić jednak. Ciężko będzie przez tą rzeczkę przejść, kurde. No ja tak naprawdę dalej nie wiem, co ja tutaj mam do zrobienia. Oprócz spalenia tego drzewa, nie? Ostatecznie. A gdzie mam iść, żeby go spalić? Pewno na samo dno, nie? Wydaje się, że dobrze idę. Ale było blisko, ale było blisko. Nie wiem, gdzie mam iść. Nie ma tu jakiegoś ogniska w okolicy? Na pewno? Ja jestem teraz w tym słupku. Ja zaraz nie umarł, kurde. No właśnie. Gdzieś tu. Nic tutaj nie ma, żadnego teleportu. Dobra, ale czy jest coś tutaj, wyżej? No nie ma tu nic. O! Czyli jest coś, dobra. Kanał spustowy. Brzmi super, nie? Nic tylko spustować się, nie? Czyli nie tędy.
Młody motyl. I gra by chciała, żebym zeskoczył na dół, tak? Mam jakieś wejście? Tam jest chyba wejście. Mogę wskoczyć na ten krawężnik, co nie? Dobra, czyli tam też jest jakieś przejście. Tędy? Też jest mnóstwo rzeczy, ja pierdziu. Wszędzie gdzieś można iść. Gdzie ja jestem teraz? Gdzie ja już jestem? What the fuck? Żeby tam był jakiś tunel, za mną w sensie, ale tu jeszcze spojrzę. I z tobą. Nie ma tu tunelu żadnego. Okej, czyli tutaj jakby... Tą odnogę mamy już zakończoną, co? Może po tym krawężniku jeszcze można iść gdzieś. Jestem pewien. No, pozbierałem chyba wszystkich, kurwa, żołnierzy, którzy wtedy byli. Dobra. Olewamy to. Tu jest jakaś winda. Tamten spustowe coś tam prowadzi mnie do jakiegoś magicznego tutaj. Kurde. To jest? Burzenie świętego drzewa. Chyba tu chcę przejść, nie? W teorii. Czy nie? Ile to da? Dusz? O Jezusku. Oro.
Okej, co my tu mamy? Jakiś boss. Czyżbyśmy tu mieli przyjść? Nie, tu nie mieliśmy przyjść. Bo już wiem, gdzie jesteśmy. Staniemy w pierdol. Okej, tutaj nie mieliśmy przyjść. Znaczy, mogliśmy. Nie musieliśmy. Ale długo tu nie pobędziemy. Zaraz pójdziemy z powrotem. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. No i chyba jeszcze nie zaznaczy tak ogólnie. Po tego, nie? Tak nie, tak średnio, nie? Tak średnio. Tak. Kiedyś tam może, czy coś. No ale w każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko. Aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje,
włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.